jak z Prus oraz Austrii i wielu tych pomniejszych popierdółek niemieckich stworzyć tak potężne Niemcy i to jeszcze w niecałe 10 lat? Witam imperialistów, tutaj Lukas. Jednoczenie tych pięknych Niemiec, czyli tych kraju o tej fladze, o tu, tak widzicie, i tych granicach, które możemy mieć tak naprawdę, no rozpocznę takim krajem jak Prusy. Bo bardzo mnie często prosiliście w komentarzach. To wcale nie dlatego, że rządzi z nami taki, wiecie, fajny pruski pan z czapeczką i mamy całkiem niezłą armię, bo ile Prusy kojarzą się z najlepszą armią na świecie, to ja nie zamierzam dzisiaj toczyć wojen. No dobra, może wojny będą, ale tam nie będą ginęli żołnierze. Clue tej rozgrywki będzie polegało na tym, że będę budował koalicję. Tylko wiecie, koalicję nie przeciwko mojemu krajowi, który podbił za dużo, tylko mój kraj będzie budował koalicję przeciw Austrii, co nam pozwoli wygrać wojnę bez jej wypowiadania. A w zasadzie ją wypowiemy i zaraz ją potem wygramy. Wiecie, o co chodzi. Bo ogólnie jednoczenie Niemiec to był proces bardzo pokojowy. Nie zginęła ani jedna panda podczas ich jednoczenia. A, i nie wiem, czy zauważyliście, ale gram na patchu beta 1.2, czyli takim jeszcze nieoficjalnym, który może się zmieniać miliard razy, więc coś, co widzicie w tym odcinku, niekoniecznie będzie działało u was, bo ja gram na becie, halo, tak, beta, jestem darmowym testerem, nikt mi za to nie płaci, więc poniekąd jestem frajerem. Ale już po prostu na tej becie jest kilka fajnych rozwiązań, na przykład w populacji, w panelu populacji stał się on wreszcie przydatny, bo możemy zobaczyć, jakie potrzeby ma populacja. Wow, już nie musimy tutaj klikać, już nie wszystko my budujemy, tak, mamy też sektor prywatny, który będzie nam stawiał budynki w ramach naszego kraju, co też jest super rzeczą, bo mamy mniej klikania, a wiecie, ja dużo klikam, więc paluszek zawsze sobie tutaj oszczędzi, nie? Czy też w badaniach technologicznych wreszcie widzimy, co ja gdzie mogę wynaleźć. No jest to super rozwiązanie, czemu tego nie było od samego początku. Mamy ikonki, a ja w ogóle tak jestem fanem ikonek, że wolę więcej takich ikonek, niż mieć napisane, co tak naprawdę dostanę. No jak sobie chcę dowiedzieć, co tak naprawdę dostanę, no to najeżdżam na technologię i wtedy to wiem. Zresztą nieważne, bo to, po co dzisiaj się zebraliśmy, to wiem, utworzenie Niemiec, ale nie takich zwykłych Niemiec, nie wiem, stworzonych tylko z Prus i tych małych państwewek na północy Niemiec. Nie, my dzisiaj będziemy tworzyli Gross Niemiec, złożone z Prus, Austrii i całego tego małego badziewia. Czyli tych wszystkich 19 terytoriów, które tutaj widzicie. I żeby to zrobić, musimy dodatkowo wynaleźć taką niewinną, malutką rzecz, która nie w ogóle nam się źle nie kojarzy, a mianowicie musimy wynaleźć taką dobrą rzecz, jaką był niemiecki nacjonalizm. Nic złego się nie stanie, wcale nie ma supremacji narodowej, do niczego złego to przecież nigdy na świecie nie doprowadziło, prawda? Dlatego zaczniemy od cofnięcia wspierania religijności w naszym kraju, bo po co to? My chcemy być nowoczesnym krajem, od razu chcemy badać nacjonalizm i to jest kolejna duża rzecz, która tu jest w tej grze i ja cały czas o tym zapominam. Możemy robić kolejkę badań, ustanowić, że jest jedno, drugie badanie i nie musimy o tym wszystkim pamiętać. Zaraz po nacjonalizmie lecimy z pannacjonalizmem. Cokolwiek to znaczy. O, ale na szczęście Paradoks mi to tutaj wytłumaczył. Ogólnie to będzie moje drugie albo trzecie podejście do zjednoczenia Niemiec. No i tak trzeba przyznać, że za pierwszym razem niezbyt mi wyszło, więc jeżeli tutaj będziecie widzieli, że robię jakieś głupoty, coś mogłem zrobić lepiej, piszcie mi śmiało w komentarzach, wcale nie dam wam banów. Naprawdę, obiecuję. A i postaram się też wam pokazywać po kolei, co wszystko mniej więcej robię, żebyście, wierzcie, też mogli u siebie się pochwalić, że zrobiliście Gross Niemcy, a nie jakieś takie malutkie Niemcy północne, nie? Takie Gross Niemcy są lepsze. Więc co robimy na początku? No na początku, moi drodzy, będziemy subsydiować finansowo Rosję. Ale to nie tak dlatego, że ja ich chcę wspierać jakoś bardzo, nie, ja od nich będę potrzebował zobowiązania za to, że daję im te pieniądze. Druga rzecz, którą chcemy robić od razu, to zacząć poprawiać relacje z Francją. Jest to super ważne, bo na początku nasze relacje są słabe i jako słabe relacje to, wiecie, słabo mieć obok siebie kraj, który jest dużo potężniejszy militarnie od was, więc lepiej, żeby jeszcze, żeby był wobec was, wiecie, zagrożeniem. Na szczęście tutaj Francja jest, wykazuje wobec nas chęć pojednania, co jest super sprawą, my to szanujemy, chcemy się pojednać z Francją, bo nie chcemy, żeby ona nam przeszkadzała w procesie jednoczenia Niemiec, no i na przykład w jakimś tam przypadkiem gdzieś tam wsparła Austrię w wojnie o dominację w tym regionie. W ogóle też zadeklarujmy nasze interesy, dostęp do rynku Wielkiej Brytanii zawsze na propsie, dostęp do rynku chińskiego zawsze na propsie, no i potrzebujemy nowych rywali, czyli potrzebujemy dostępu do rynku włoskiego. Nasz kraj ma też bardzo dużo zwierzchnictwa, co jest super, bo
bo przeznaczymy to wszystko na podatki. W zasadzie chcemy opodatkować usługi w naszym kraju, chcemy opodatkować odzież lub meble, ale na odzieży wyjdziemy początkowo lepiej, bo no przecież nie każdy musi mieć krzesło, ale każdy musi mieć koszulę, bo inaczej pójdzie do więzienia za ekshibicjonizm, a nie każdy pójdzie za to, że siadł na taburecie, a za nie na krześle, czy też usiadł na podłodze. Rozumiecie, o co mi chodzi? No i potem taką porcelanę, bo wiecie, opodatkujmy osoby majętne, bo tylko one kupują porcelanę. No, mamy też bardzo zindustrializowany kraj, więc bardzo szybko zacznie nam brakować infrastruktury i więc pierwszą rzeczą, którą chcę zrobić, to rozbudowa zakładów motoryzacyjnych. W tym celu wybrałem Poznań, bo jest tutaj dość sporo populacji mimo wszystko, tak? Poznaniacy będą nam budowali ciuchciuchcie. Musimy też zabezpieczyć teren Hanoweru, który na razie jeszcze należy do rynku brytyjskiego. W ogóle nam się to nie podoba, że rynek brytyjski nam się wpiernicza w ten region, więc będziemy musieli podjąć tutaj pewne działania. I tak, Hanower chcemy wspierać finansowo, jak najbardziej, oraz te wszystkie malutkie państwa, które na razie należą do rynku brytyjskiego, ale to jest niedługa historia, bo bardzo szybko te państwa przestaną należeć do rynku brytyjskiego, więc wspierajmy je finansowo, żeby natychmiast dołączyło do naszego rynku w momencie, kiedy przestaną należeć do rynku brytyjskiego. A kiedy przestaną należeć do rynku brytyjskiego, to jest bardzo łatwe, ten pan jeszcze tego nie wie, ale niedługo kopnie w kalendarz. A z pozostałymi państwami niemieckimi, na których mi aż tak na razie nie zależy, no to zwyczajnie poprawiamy relacje, ocieplamy z nimi stosunki, a w momencie, kiedy będę miał tutaj zmienię z ostrożność na sympatyczność, nie musimy już nic więcej z nimi robić. I super, poprzedni król zmarł, weszła na tron królowa Wiktoria z Hanoweru, no ale tak się stało, że Hanower wtedy wybrał samodzielność i odłączył się od Wielkiej Brytanii. Teraz mamy szansę dołączyć ich do naszego rynku, na czym nam bardzo zależy. Bardzo szybko wpadło mi zobowiązanie wobec innych państw. Na Rosji, tak, oni są sympatyczni wobec nas, więc natychmiast przestajemy im wysyłać pieniądze i zaczynamy wysyłać do kolejnego kraju, jakim tym razem będzie Francja. I to może nas trochę kosztować. Mamy też 900 tysięcy złota w zapasie, więc tutaj lepiej podnieść podatki, żeby tam nam wolniej spadały te pieniądze. Ale spokojnie, mamy 14 milionów populacji, więc możemy zebrać troszeczkę tych radykałów, zanim będzie naprawdę źle. Poza tym kolejna sprawa to wkurzenie innych krajów. No na przykład możemy ustanowić rywali Imperium Osmańskie, wcale się ich nie boimy, Sycylię, Kastylię, Sycylię, Hiszpanię, czy też Brazylię. I jeżeli liczymy na fuksa, to możemy na przykład w tym momencie zdjąć Austrię z bycia rywalem. Jest to 400 wpływów, ale możemy też już zacząć z nimi od razu ocieplać stosunki, a warto jest to robić nawet dość szybko. I w sumie ten początek rozgrywki, prawie pierwsze 5 lat rozgrywki będzie polegało na tym, że musicie właśnie polepszać relacje ze wszystkimi krajami, patrzeć, które trzeba wspierać finansowo, z którymi trzeba poprawić relacje, żeby wam nie wyszły z waszej unii celnej, więc zwracajcie uwagę tutaj na jakieś takie informacje, jakby ktoś kiedyś to klikał i czytał. Jeżeli idzie o reformy, no to oczywiście zwyczajowo chcemy wprowadzić policję wyspecjalizowaną w pałowaniu obywateli, a nie jakąś taką chamską, która nie umie pałować obywateli, bo wtedy wzmocnimy inne rzeczy, a osłabimy Junkerów w naszym kraju, a nie chcemy Junkerów, oni są źli. Super nice! Bardzo szybko nam weszło kolejne prawo, ale w sumie Prusy są naprawdę nowoczesnym państwem i nie mamy za bardzo co tutaj zmieniać. Nawet kobiety mogą mieć kieszonkowe w tym kraju. Wow! Jej, mamy już nacjonalizm i od razu Saksonia chce się dołączyć do naszych wspaniałych Niemiec. W obliczu naszych starań o zjednoczenie narodu niemieckiego, jedno z państw Saksonia zgodziło się dołączyć do naszej rozszerzającej się konfederacji. Otóż to jest nam jak najbardziej na ręki. Zobaczcie, cała Saksonia do nas dołączyła, tylko musimy ją teraz wcielić do nas mimo wszystko. Otto von Bismarck, skądś typa znam, arystokrata oraz zwolennik zjednoczenia narodu niemieckiego i politycznego pragmatyzmu. Zdobywa znaczącą pozycję w jednej z naszych grup interesu, szkoda, że w Junkerach, no ale niech Bismarck może zostanie tym kanclerzem, bo przemijanie niesławy zostanie nam zwiększone na bardzo długi czas, a nie tak długi, 5 lat. Ale niech będzie tym kanclerzem, bo głupia, żeby ktoś inny zjednoczył Niemcy niż Bismarck, nie? Kryzys egipsko-osmański, no kogo on tak naprawdę obchodzi? No i właśnie to się teraz będzie działo w momencie, kiedy mamy już nacjonalizm, znaleźliśmy, wiemy, co to jest jedność narodowa i tak dalej, to te mniejsze kraje niemieckie w momencie, kiedy będą miały nastawienie wobec nas sympatii, będą do nas dołączały. A, drugi warunek to jest oczywiście to, że są w naszej
Unii Celnej, że należą do naszego rynku, tak, o to chodzi, to jest drugi warunek, tylko że to jest niestety totalnie losowe, raz Wand łączy na początku Saksonia, raz Hanower, a raz coś inny. Hanower oczywiście jakby należał do naszej Unii Celnej, tak, to mam na myśli, więc pamiętajcie, że ja o tym pamiętam i ja wiem, że Hanower nie należy w tym momencie do mojej Unii Celnej. Lippe dołącza, ale to nie jest lipna sytuacja, oj nie. Czasem niektóre te pomniejsze kraje musimy ręcznie zmieniać na nasze Unię Celną, więc też na to warto zwrócić uwagę, sprawdzać co jakiś czas, wiecie, klikać po tych wszystkich małych rzeczach. Wiem, że to upierdliwe, no ale to oszczędza wam dużo czasu potem. I super, Hanower dołączył już do naszej Unii Celnej, jest to wielki sukces, bo możliwe, że niedługo oczywiście ich zjemy, bo darzą mnie już sympatią. A nie powiem, wtedy mielibyśmy coraz ładniejsze granice. Mam też niesamowitego pecha, no nie wiem, zazwyczaj ta Francja już do tego momentu przekazywała mi zobowiązanie za to wielkie wsparcie finansowe, które jej daje, więc może, nie wiem, przestanę ją wspierać i wymuszę na Wielkiej Brytanii dawanie tych pieniędzy, może wtedy dostajemy jakieś wsparcie w tych wojnach tutaj w okolicy, nie wiem. Totalnie nie wiem, od czego to zależy, że jeden kraj bardzo szybko dostaniemy właśnie to zobowiązanie wobec nas, tak? A w innym wypadku trwa to bardzo długo. Nikt tego nie wie, nawet Wikipedia tego nie wie, bo nie ma tam słowa na ten temat, od czego to zależy. I proszę, Hanower chce sojusz, ale jednocześnie chcą konfederację, więc ja ich wolę skonfederować, a sojusz po prostu odrzucam. Wygląda to coraz lepiej. Wreszcie to państwo ma wobec nas zobowiązanie, zobaczyłem to. Francja jest na winna przysługę, jest! Udało się! Ale bardzo długo mi zeszło, totalnie nie wiem, od czego to zależy, że raz jest od razu, a raz to zajmuje 5 lat. No dobra, jakoś nie mogę przekonać tej Wielkiej Brytanii, żeby miała dług po naszej stronie. Znowu bardzo to jest nieszczęśliwe dla mnie. Dlatego postaram się wyciągnąć rękę po dominacji nad Niemcami już teraz w tym momencie, a nuż nam starczy Francja oraz Rosja. Dużo krajów nie wspiera, praktycznie nic Austriaków nie wspierają, więc powinno być łatwo, bo sami mamy przecież już taki, wiecie, porównywalne. Już się martwią, jak tylko ze mną walczą, a ja za chwilę dodam, patrzcie ile krajów jest, chcę dołączyć po mojej stronie. No i klopsik! Powiesz, że tak mnie ta wojna zaskoczyła, że nawet nie mam żadnych wojskowych, no więc awansujmy naszego generała, to jest mój jedyny strateg ofensywny, mobilizujmy go i hurdur na front. Miał być bez wojenki, no ale jakby to powiedzieć, oszukałem was, no jest wojna, mało ludzi zginie, obiecuję, na razie tylko 60 tysięcy, na razie tylko 40 tysięcy, a tutaj to nie widać. Nawet nie wezwałem w tym momencie Francji, żeby stanęła po naszej stronie, bo była bojaźń w momencie, kiedy już Rosja dołączyła, więc Austria powinna się podać, bo wiedziała, że nie ma szans. No i nie ma tych szans. Wbijamy się jak w masełko, no. A nie wezwałem Francji dlatego, że wtedy pewnie by Wielka Brytania stanęła po przeciwnej stronie, a nie chciałem z nią walczyć, bo jakby to powiedzieć, nie mam za bardzo floty. I super, wygraliśmy z Austrią wojnę o przywództwo. I teraz przestałem wspierać finansowo Wielką Brytanię. To, co chcemy wspierać finansowo teraz, to Austriacy. Znaczy, poprawiajmy z nimi stosunki. Mogę już rywalizować tylko i wyłącznie Austriaka. To jest akurat źle. Głos narodu! Skontaktował się z nami grupa uznanych kompozytorów. Jej! To się nazywa hymn. Prestiż rośnie nam w górę. I to jest akurat dobre. No i w zasadzie teraz jest ta nudniejsza część, tak? Może być jeszcze nudniejsza niż czekanie, bo będziemy jeszcze więcej czekali. Musimy poczekać, aż ta technologia nam się wprowadzi. 3 lata do niej mamy, ale w międzyczasie mogę jeszcze spróbować ogarnąć. Potrzebujemy więcej narzędzi, więcej zboża. Jak mi zboża brakuje? Jak to? Ale że ja z Czingu nie importuję tego zboża? Co się stało ze moim zbożem z Czingu? No nic, weźmiemy z Wielkiej Brytanii, z Francji. Musimy też już zacząć budować ciuchcie na Śląsku, w Mecklenburgu, tutaj nawet dość sporo tego będzie. Haha, wiem o czym zapomniałem, ale jestem kretydem. No bo wiecie, no przyłączamy do nas jakieś pomniejsze niemieckie kraje, ale potem tak czy siak musimy je wcielić administracyjnie do naszego kraju, żeby nam płacili podatki. W tym momencie 5000 podatków nam nie płacą, no co za typy jedne. A na Śląsku potrzebujemy na pewno dodatkowych urzędów, bo tutaj ludzie też unikają opodatkowania. Bo tutaj widzicie, ludzie też nam unikają opodatkowania, to też jest złe. Tu miał być gdzieś jakiś taki guzik, jeżeli dobrze pamiętam, który miał dawać tam najlepsze metody produkcyjne, ale chyba źle pamiętam. Jeżeli jest inaczej, nie wiem, napiszcie mi w komentarzu. Tutaj jestem pewien, że miał być guzik, który daje nam możliwość prowadzenia wszędzie najnowszych metod produkcyjnych. By the way, mamy też tutaj dużo nowych ikonek z tego, co widzimy. No ale guzika nie widzę. Nie stwierdziłem obecności guzika, nieważne, a powinien być. Ale za to stwierdziłem okazję na Enebie. Znowu gigantyczna wyprzedaż, polecam ten sklep, sam tam kupuję. Linki jak zwykle w opisie.
Oj, super, mamy zobowiązanie u Austrii. I powiem wam, że jeżeli ono wpadło jakoś tak szybko, a Austriaków zawsze jakoś wpada szybko, nie wiem czemu, z tym krajem tak jest, oni chętnie biorą moje pieniądze, to co robimy, to zwalniamy ich z zobowiązania. Zostajemy plus 30 relacji, a z Austriakami i tak musimy tych relacji mieć w okolicach 50-80 punktów. A to może nam zająć dość sporo czasu, bo zazwyczaj oni sabotują na relacje wobec nas, ale w tym wypadku tak nie ma. Zjednoczenie Niemiec. Albo zjednoczyć Niemieccy, albo zjednoczyć Niemcy. Nieważne! Zjednoczyliśmy większą część Niemiec północnych pod naszym sztandarem. Mamy ogromne nadzieje, że wkrótce wszystkie państwa niemieckie połączą się w jedną federację, albo konfederację. Odpowiedzialni za to osiągnięcie mężowie staną są bohaterami. Tak nie za bardzo. Nie chcę ich tam promować, po co mnie to? Powiem szczerze, ja wolę mieć ten zwiększony prestiż i wpływy w naszym kraju. Nadal jest parę czarnych owieczek, gdzie trzeba wysłać naszą dyplomację. I stało się, mamy pan nacjonalizm. Od tego momentu możemy w dowolnym momencie stworzyć Niemcy, no ale Austria wciąż kocha nas za mało, niestety. Ale jeżeli idzie o technologię, możemy dowolnie teraz ją już rozwijać. I w sumie w pierwszej kolejności lećmy w lepsze szkło, lepsze rzeczy i te wszystkie takie przemysłowe rzeczy. Chociaż jak już patrzę, to podatki udało mi się zmniejszyć. I super, Austria ma wobec nas zobowiązanie. I jest to bardzo dobra rzecz. Co prawda tym razem zajęło jej to 3 lata. Bo teraz na przykład musimy znaleźć jakiś taki jeden malutki kraj, jeden nic nieznaczący kraj w okolicy, który chcemy podbić dla siebie. O, na przykład taki Luksemburg, on zawsze należał do Niemiec, wszyscy o tym wiemy. Zaznaczamy, że chcemy podbić ten obszar. Dochodzi do małej wojenki, nic nieznaczący. I czekamy na jakieś tutaj wydarzenia polityczne i zapraszamy do tej wojny chociażby taką Austrię za wypełnienie zobowiązania. To powoduje, że Austriacy i każdy kraj, który wezwaliśmy do wojny, dostaje taki pewien malutki bonusik 1000 pozytywnych relacji za to, że no walczymy po tej samej stronie w jakiejś wojnie, tak? To jest taki malutki bonusik. On sprawia, że najgorsi wrogowie stają się niemalże wręcz braćmi w tym momencie. No i takim braterstwem też obdarzyła nas Austria. To jest super sprawa, bo teraz Austria, jak i wszystkie pozostałe kraje zgadzają się utworzyć przepotężne Niemcy. To jest piękny widok, no jedyne czego nie mamy, no to Alzacji od Francji. Nie musimy jej mieć, zdobędziemy ją za jakiś czas, nieważne. 1845 rok, 9 lat od startu rozgrywki, tworzymy Gross Niemcy! Zjednoczenie Niemiec. Wysiłki niezdrużonych mężów stanu i wojskowych odniosły skutek. Zjednoczenie Niemiec powiodło się. Wszyscy jesteśmy teraz częścią jednego państwa. Niech żyje cesarz niemiecki. To zwycięstwo ludu niemieckiego. I powiem wam szczerze mówiąc, tak patrząc za ilość tych radykałów do lojalistów, to pójdziemy w stały bonus zwierzchnictwa w naszym kraju. No ale, jeżeli lubicie tego typu materiały, lubicie jak coś robię ciekawego w tej grze, pamiętajcie, że zostawić subka, napisać mi komentarz, co chcecie zobaczyć jeszcze z tej gry. W najbliższym czasie mam 2 mody wam do zaprezentowania, gdzie będę grał Polską, więc warto zostawić suba, bo będzie więcej Polski. Jakby to powiedzieć, nasza gospodarka troszeczkę urosła, tak pionowo tyci w górę wystrzeliła. Populacja ma dokładnie to samo, po prostu pionowa krecha w górę i w zasadzie staliśmy się drugim najpotężniejszym krajem na świecie. No mamy jedno z większych PKB, prestiż, jakbyśmy zwiększyli naszą armię. O właśnie, armia. Ile liczy nasza armia w tym momencie? No, troszeczkę się zwiększyła, tak? Mamy w tym momencie najpotężniejszą armię na świecie, zdecydowanie. Jak patrzę, inne kraje 1340, 1550, 1700... prawie 4000. Co prawda mamy lekki problem budżetowy, ale on jest do rozwiązania, no bo Austriacy, jakby to powiedzieć, mają naprawdę przepotężną kolejkę budowania wszystkiego. Trzeba byłoby tutaj ją zatrzymać. No ale widzicie, że jest to potwór, który będzie ruszał na podbicie wszystkiego i wszystkich dookoła swoich sąsiadów. No ale na szczęście Luksemburg poszedł po rozum do głowy i po prostu nam się poddał. Kolejny etap naszej gry to jest teraz przygotowanie Niemiec do toczenia wojny światowej i myślę, że zajmie mi to od 5 do 10 lat. Po prostu musimy zrobić, żebyśmy mieli system w pełni samowystarczalny. A z tym może być pewien problem, jak patrzę na to, czego brakuje w naszym kraju. Oh my god. Ale tak, potrzebujemy barwników, jedwabiu oraz opium, ale jego chyba nawet nie mam na razie u mnie w kraju. Ups. Oczywiście też chcemy, żeby wszystkie te obszary niemieckie były obszarami administracyjnymi, bo tutaj sporo podatków przegapiamy. Niby 6 tysięcy, ale tak naprawdę jest to na pewno znacznie więcej. Wszystkie obszary dawy Austrii mają być pod moim budżetem.
kosztem, znaczy mają nam płacić podatki. O nie, ja znowu to muszę przeklikiwać, nie. Naprawdę, napiszcie mi, gdzie jest ten guzik, który tutaj ustawia wszystko na najlepszy możliwy poziom rozwoju. Ale pieniążki robią bry-bry w górę, to mi się podoba. Główne bazy morskie oraz wojskowe do desantów zrobimy w regionie polskim, bo szczerze mówiąc, bo tutaj najwięcej populacji, tak, to w regionie niestety nadmorskim Niemiec Północnych, to tak naprawdę tylko i wyłącznie Pomorze by się do tego nadawało. O nie, jeszcze Hanower by się do tego nadawał. Trudno, już pokasowałem. Albo mam jakieś takie dziwne wrażenie, że mam wrażenie, że jest jakby więcej technologii. Wy tak nie macie? Nie wiem, albo to jakiś sposób ułożenia tego wszystkiego. Ho! Lepsza agencja organu ścigania i lepsza edukacja. No, to by nam się przydało. Kusi mnie leseferyzm, żebym jeszcze miał mniej klikania, ale to może wypróbuję na jakimś innym kraju. Takim niebieskim, dużym w Amerykach. Tak mi się coś kojarzy, że to może tam nieźle pasować. Ha! Ja jeszcze mogę mieć floty na Bałkanach. Zapomniałem o tym. I we Włoszech. A propos Włoch, to ja bym tak chciał zapobiec ich powstaniu w sumie. Wow, nie zauważyłem tego wcześniej, ale ja mam 3 generałów do wyboru. No, mogliby dać jeszcze szansę na przykład zmiany za coś i tak dalej, tej puli całej. Nie wiem, czy żądam za dużo, ale wydaje mi się, że tak nie. Ja w to nie wierzę, oni chcą walczyć. No trudno, naszą armię wysłaliśmy. Opór państwa kościelnego raczej dość szybko zmiażdżę. Chyba komuś to się nie podoba. Oh my god, w Wenecji mam robaczki. Ja wiem, że teraz ma być modne jedzenie robaczków, ale nie. To chodzi o jedwab. Bardzo mam drogie dzieła sztuki. No to chyba czas dać zarobić austriackim malarzom w Wiedniu. Minęło 10 lat, no mamy rok 55. I czy moje Niemcy są gotowe do toczenia wojny na skalę światową? No tak niekoniecznie mi to wyszło. Powiem szczerze, zablokowałem co prawda powstanie Włoch, ale nie zdobyłem żadnego z tych unikalnych surowców, o których wspominałem. Bo jakby to powiedzieć, taka czasem bywa troszeczkę zamulająca. Co wiecie, że tak jest? No i zamuliłem. Poza tym, wiosna ludów, tak, kraj może mi wybuchnąć. Tu będzie wtedy, będą czerwone Niemcy, a nie chcę mieć czerwonych Niemców. Oj, nie, nie, nie. No i dlatego przez to, że mam taki wzrost tych radykałów u mnie w kraju, ale spokojna wasza, lojaliści dają mi więcej bonusów niż radykałowie minusów. Spoko jest to opcja. No ale żeby teraz działać na świecie, po świecie, no to lecę w kolonizację również. Lecimy w kolonizację eksploatacyjną. Jest ona w sumie najbardziej opłacalna. No chyba, że się coś zmieniło, ale chyba nie. Ogarniam też temat naszych flot inwazyjnych. Zobaczcie, na Bałkanach mam już 60 okrętów i prawie 60 tysięcy wojska. W Polsce, o gdzie jest Polska? Tu jest Polska, 70 okrętów. Gdańsk jest super, do tego ma zwiększone porty. No i zostały mi Włochy, w których o dziwo jakiegoś powodu rekrutacja floty nam nie idzie w ogóle. Mimo, że też powinno być tutaj 60 okrętów i 60 tysięcy wojska, ale jakoś Włosi się nie zaciągają. Nie chcą walczyć za Niemcy potężne. Nie wiem czemu. To jest taki problem, w którym możecie mi naprawdę pomóc rozwiązać to. Dlaczego oni tu się nie chcą zatrudniać? Ci Włosi tacy źli. No zobaczcie, 30 tysięcy zatrudnienia, miejsca pracy są, chłopów 140 tysięcy. Dlaczego oni nie chcą mi się tutaj zatrudniać? Ja nie mam żadnego pojęcia. Dobra, nasze działania zaczniemy od podboju Dajnamu. Dlaczego? Bo mamy tutaj takie fajne prowincje z opium, a obok mamy jeszcze lepszą prowincję z opium należącą do Chin, więc możemy to zdobyć dla siebie. Myślę, że podporządkowanie Dajnamu dla nas to jest zawsze opcja na propsie. Nawet chyba nikt nam w tym za bardzo nie przeszkodzi. Jak się boją. Szkoda, że na razie to nic nie znaczy w tej grze. No i super, Dajnam stał się naszą marionetką. Teraz czas najechać Chiny. Wow, przy okazji przeszła kolonizacja, co mi prawie doprowadziło do buntu chłopskiego w naszym kraju, ale prawie, na szczęście nie wybuchło. Upsi, takiej wojny się nie spodziewałem. Myślałem, że Chiny mi oddadzą to, co chcę od nich. Ale coś przeczuwam, że nasza defensywa jest dużo lepsza od ofensywy chińskiej. Tak jakoś mam wrażenie. Widać ewidentnie, że strategia desantu na stolicę wciąż działa. Przeciwnik nie ma tutaj żadnego wojska, a ja robię co chcę. I super, przyczółek w Chinach ustanowiony, południe jest nasze. Mamy też bardzo dużo chętnych do pracy w tym regionie. I tak samo Francja nie spodziewała się naszego desantu. Lecimy prosto na stolicę. I je powiem, jest to taki dobry moment, że wreszcie te desanty mi weszły. Udało się, przemy dalej naprzód. Oni co prawda stawiają już jakiś tam opór, ale nasze wojska są liczniejsze. Przełamujemy się przez linię Francuzów. Do tego każmy nacierać z drugiej strony, żeby przeciwnicy też i tutaj odczuli nasze natarcie. I jeszcze jeden desant za chwilę mi wejdzie. Tylko tak wiecie, topimy francuską flotę. Ale jak to? Jak sprawdzić, co mnie kosztowało przegranie tej wojny, bo ja nie wiem. Nieważne, czas zająć się budową robaczków i wiecie też i plantacji tytoniu i wszystkich plantacji. Rozpocząłem też pracę ze
zmniejszeniem supremacji narodowej na wyłączność kulturową, wiecie, zawsze będziemy bardziej tolerancyjnym krajem. No na 94 miliony naszej populacji wciąż mamy te 15 milionów Chińczyków, więc warto by było ich chociaż jakkolwiek akceptować, żeby ta prowincja nam się nie buntowała. Ohoho, wielki głód, więc mamy wiosnę ludów, wielki głód, co jeszcze złego może się stać? Coś mi nie idzie tak chyba zarządzanie tymi Niemcami, tak jakoś przeczuwam to. I od razu lepiej, wiosna ludów prawie nam przeminęła i już nam zaczyna spadać poziom radykalizmu, tak? Ludzie są nagle zadowoleni oraz wprowadziliśmy akceptację większości mniejszości kulturowych. Albo to dlatego, że zwiększyłem produkcję amunicji dla naszych żołnierzy? Nie wiem. Ha, ha, ha. Jakby to powiedzieć, znowu przymuliłem. Kolejne 10 lat minęło, ale to już jest ten moment, to jest ten moment, kiedy ruszamy na podbicie państwa numer 3 na świecie, czyli Francji. Ma ona dość sporo populacji, no i szczerze mówiąc największą armię po nas lądową. Jak rozwalimy Francję, następnie weźmiemy się za Wielką Brytanię. Tylko czemu oni mnie tak nagle lubią? Nie! No dobra, no to może jednak sięgnijmy po zasoby naturalne takiego naszego wschodniego sąsiada, bo czemuż by nie? No i czeka nas starcie z Rosją, moi przyjaciele. Dla Niemiec zazwyczaj się to dobrze i kończyło, ale może tym razem będzie inaczej. Ach, ci przyklęci anglosasi, no. Tak, strategia desantu na tyłach, którą chciałem wam pokazać, gdyby nie ten event. Nie przeszkadzaj mi, eventy, nieważne. Jest nadal dość skuteczna. Rosja je od razu przerzucili 300 tysięcy wojska na ten front, pozostawiając pozostałe odcinki otwarte praktycznie. Stolica Rosjan padła, no to przechodzimy po prostu do defensywy. Musimy się tu bronić teraz. A to niekoniecznie będzie łatwe. I pięknie podziabaliśmy Rosję. Dla zainteresowanych, dlaczego tak dziwnie zabieram prowincje? Dlatego, że te prowincje miały najwięcej baz morskich u Rosjan, a tu bazy morskie dają najwięcej punktów prestiżu. A żeby móc mieć Rosję całą pod butem, musimy ich sprowadzić poniżej 603 punkcików. Tia, już wkurzyłem świat. Niemcy świecą się zdecydowanie na czerwono. Dlatego nie ma co się dalej powstrzymywać. Lecimy z naszą ofensywą na kraje niderlandzkie. No ale tutaj przez Niderlandy, no to wchodzimy jak w masełku. Tutaj standardowo nic się nie zmienia. Wszystko jest nasze, tak jak tylko chcemy. Dziwne, że Francja nie interweniowała, ale nie będę się kłócił. Holandia oraz holenderskie Indie Wschodnie należą teraz do Niemiec. Mam coś przeczucie, że kampania włoska też również pójdzie po naszej myśli. Jak tutaj jest zielono. Uwiecznianie światła i cienia. Nasze państwo Niemcy żyje sztuką fotograficzną, co przyczyniło się do powstania wielu nowych ruchów autystycznych, znaczy artystycznych, oczywiście o to mi chodziło, których przedstawiciele eksperymentują z fotografią. To co, zjecie z kapitulacji Włoch? Tak coś czuję, że mogę sobie pozwolić na troszeczkę większe armie, tak troszeczkę dobudujmy ich. A armia sobie rośnie i rośnie i rośnie w górę, super sprawa. I nie mówcie, że nie inwestuję w Stocznię Gdańską, bo ja inwestuję i to nawet bardzo. Coś tym razem wyszedł mi przez przypadek taki blitzkrieg w Rosji, naprawdę. Wbiłem się i robię co chcę tutaj. Nie wiem, gdzie jest wojsko rosyjskie, w sumie nawet mnie to za bardzo interesuje. A, już wiem, jest w Finlandii, no to w sumie nawet dobrze dla mnie. No, utrata resztki Bałtyku oraz części Ukrainy Rosję bardzo kosztowała, ale to wciąż za mało. Rewolucja. Muszę się zmienić na Republikę Prezydencką. No niech im będzie. No ale mi tu pitu pitu demokracji, ale operacja Lew Morski sama nam się nie zrobi. Piękny desant na Wielką Brytanię, w zasadzie to Szkocję, Irlandię w sumie też. Poszło łatwiej niż myślałem? Co tu się wydarzyło? Na Wyspach Brytyjskich jest o wiele więcej Niemców w tym momencie niż Brytyjczyków. Co jest tutaj złego? W sumie to nic. No, tak łatwej wojny to ja się nie spodziewałem. Kanada nasza, Indie nasze i przyczółek Wielkiej Brytanii nasz. Okej, gdzie, jaki front mam? Ja nie ogarniam, co się tutaj dzieje, ale wojnę wygrywam, więc tyle jest dobrego. Czas wynaleźć CKM-y i to nie chodzi mi o takie pismo, tylko o te karabiny maszynowe. Przydałaby się jakaś taka lista, że nie wiem, za chwilę mi się z kimś kończy okres pokoju, czy coś i mogę ich znowu podbić. Uwielbiam ten moment, w którym masz roszczenia do całego świata. Wszystko ma być nasze. O nie? A co to za brzydkie granice? To nie moja wina, to się wydarzyło samo, naprawdę, to nie było żadnej wojny. Mały desant na Meksyk, żeby wiecie, w razie W mieć gdzie uciekać, nie? Trzy desanty naraz. Cóż za starcie okrętów pancernych naszych desantowców. Ja już nie wiem, który raz to robię w Francji, ale to jest skuteczna technika, wbicie o niej na tył w momencie, kiedy trzymamy przeciwnika na linii Marginota. Tylko wiem, że jest trochę za wcześnie na tą linię Marginota, nie martwcie się, ja doskonale o tym wiem, ale wiecie, o co chodzi. No, i podzieliłem Francję na pół. A tobie, drogi widzu, polecam ten odcinek z Etiopii, którą jednoczę z takich podziabanych plemion afrykańskich i następnie ruszam do podboju Afryki.